Jestem z bokiem. Zanim zaczniecie dalej oglądać, koniecznie zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Pamiętajcie, że to jest dla mnie bardzo istotne i może uda nam się bić w tym roku 80 tysięcy. Fajnie by było. No i koniecznie odwiedźcie moje wszystkie social media, takie jak Instagram, TikTok oraz Twitter. Co dzisiaj? Dzisiaj się trochę będzie działo, ponieważ jedziemy do Łodzi, słuchajcie, na walkę maszyn, na Fame MMA. Także ja jestem very MMA. A co powiedziałem? MMA. No to dobrze powiedziałem chyba. Hi. I'm so sorry, nie odróżniam tych dwóch rzeczy, ponieważ ja się zbytnio tym wszystkim nie interesuję i nie jestem fanem zbytnio walkletce, ponieważ one mnie przerażają. Za dużo przemocy w ogóle we wszystkim naraz. Ale mus to mus, pojedziemy wspierać Maszę, tak trzeba i... Ale zanim zacznijmy od przyjemniejszych rzeczy, nie żartuję, ale trochę tak, bo jedzenie! U mnie nadal jest, boli ci serce? Zabolało, zakuło mnie. Rzuciłeś na mnie klątwę, przyznaj się. Może? A może to zawał tylko? Kasia będąc u mnie robi jedzenie, które ja bardzo lubię, a nigdy nie umiem robić. Tak samo było wczoraj z carbonarą, gdzie jest krzakszułką. Też nie umiem robić krzakszułki. Jakie słodkie krzakszułka. Bo to brzmi jak krzaki. Danie z krzaków. Patrzcie ile niezdrowych rzeczy. Mmm, love it. I pepper! Black pepper! It's black pepper! Girl. Ej, patrz, to wygląda jak takie standardowe rzeczy jakby w kamerze, a jakby dać to do porównania z takimi niestandardowymi, to one są takie malutkie. O, mamy jedzonko, już Kasia powiedziała, że jest trochę ostre, więc zaraz robimy próbę testu. Znaczy, nawet kupiła nam pieczywko, patrzcie. Słodka Kasia. Patrzcie, to casting na żonę. Jeśli ktoś szuka żony, to jest idealna kura domowa. Próbujemy. Why that's so spicy? No powiem wam szczerze, że bardzo dobre, ale rzeczywiście no, sypło ci się Kasia. No, ostrzega maksa. Ja lubię. Nagraliśmy z Kasią ten trend, co jest na TikToku teraz i mnie on tak śmieszy, że ja zdechnę przez ten przeróbkę dźwięku, a ja zapraszam na mojego TikToka. Tutaj gdzieś macie podanego TikToka i koniecznie zaobserwujcie mnie tam. A Kasia już ode mnie jedzie! Kasia już jest 18 po. No już w bombie. Możesz już sobie stąd iść. Muszę przewietrzyć dom. Dobra, szykuję słuchajcie look na dzisiejszy wieczór i po prostu wezmę tą samą marynarkę i spodnie, które miałem na evencie Zalando. Muszę trochę to tylko przyprasować, bo jakoś jestem obses ostatnio z tym lookiem. Ale tym razem sobie założę do tego czarny golf. Myślę, że będzie spoko. Powiem wam szczerze, zbieram się na to jak sójka za morze. Jedę tam tylko i wyłącznie ze względu na to, ponieważ Masza mnie poprosiła, chciała mieć wsparcie w życiu. W ogóle jestem not fan, jeśli chodzi o taką rozrywkę. W ogóle wcale. Przysięgam tutaj, jak żyję, że w życiu bym zgodził się na żadną walkę, to wam mówię już z góry na przyszłość, żebyście się nawet nie pytali o takie rzeczy. Jedyną opcją będzie po prostu 1 000 000 zł za wejście do klatki. No, za 1 000 000 zł za jednorazowe wejście, słuchajcie. To może się zgodził, ale wiem, że nikt nie jest na tyle szalony, żeby takie pieniądze mi zaoferować. No ale jakby się kiedyś trafił taki wariat, to może wtedy. To byłby hit, wyobraźcie sobie. Ja mógłbym być ring girl. Będę brał prysznic, nie myję włosów, ponieważ będę jej i tak bardzo mocno ulizywał. Będę robić sobie kucyka. Ja nawet nie wiem jak to wszystko skomentować, słuchajcie, że ja właśnie za chwilę będę musiał jechać do Łodzi. Jezu, aż mi się oko przykryło, nie miałem tego w planach. Must to must, you need to be support for your girl, you know. Masza pewnie tego nie będzie oglądała nigdy w życiu, ale... Girl, I cross the finger. Wiem, że są 2 dni po walce i pewnie wiadomo już, że przegrałaś. Just kidding. Albo może wygrałaś, nie wiem. Jak gadałem z nią dzisiaj, to ona ma lekkie nadzieje, że może się uda. I ja w nią wierzę. Wierzę w nią. Niech pokaże, co potrafi. Zobaczymy. Dobra, let's go. Dobra, ja już słuchajcie, jestem po prysznicu, zrobiłem sobie pielęgnację. Będę się za chwilę malował. Nałożyłem sobie serum i krem z nimi. Niki często mówi, że to jest super baza pod makijaż, także we will see, bo dzisiaj muszę się jednak pomalować, jednak wychodzę. Ale zanim się będziemy malować, to otworzymy sobie szybko kalendarze, także let's go! Jest bardzo możliwe to, że będzie mnie prześwietlać, jeśli nie będę mieć dłoni pokazanych, ponieważ jak jest czarne, to się prześwietla. Dlatego zaczynamy otwieranie kalendarzy i może zaczniemy od tego, co było w kalendarzu Douglasa. W Douglasie dostałem taką oto strugaczkę. W sumie spoko rzecz, bo mam jedną, która jest taka meh, ja ją mam z Rossmana i to jest w sumie bardziej cute i chyba bardziej poręczna i też zbiera śmieci, także to jest fajne. To z tego jestem bardzo zadowolony. Kolejna rzecz, słuchajcie, Yankee Candle się nie poddaje i walczy nadal o moje serce, bo na razie to jest, uważam, chyba najgorszy kalendarz. Clean Cotton, jest to też duża świeczka, wiecie, w porównaniu do tamtych, no nieważne.
i zobaczmy, jak pachnie. Liczyłem na bardziej świeższe pranie. To jest takie pranie dwudniowe, a nie takie świeże pranie. No ale spoko, lepsze to niż te takie małe beczki. Zobaczmy, co jest w kalendarzu Makeup Revolution. Dobra, jest to coś fajnego, większego. Może to błyszczyk jakiś? Pomadka? Jest to, słuchajcie, cream eyeshadow, słuchajcie, srebrny. Fajnie, fajnie, zobaczmy kolor. To słuchajcie, mi się podoba. To jest fajne, a to aż się prosi, żebym nagrał ten trendy makeup, wiecie, ice makeup, coś tam. Przygotuję i będzie. Możliwe, że już jest, także obczajcie koniecznie mojego Instagrama, także go follow me there i muszę nagrać więcej rolek. Napiszcie mi, co byście chcieli zobaczyć, jakie rolki, może stylówki, może make-upy, nie wiem. Okej, okay, następnym kalendarzem może będzie ten z Benefitu, a może nie, Benefit na końcu, bo to jest już w ogóle ostatnio jakiego z Benefitu, więc zobaczmy, co jest w Zalando. Jest to coś cienkiego. Jest to pędzelek Prime Vegan Laurier. Ale taki pędzelek, którego raczej ja nie używam zbyt często. Taki ścięty, ale puchaty. Może w sumie dzisiaj spróbuję coś z nim zrobić, jak się będę mawał. Okej, okay, spoko. Not obsessed. Dobra, i teraz sprawdźmy ostatnie okienko z Benefitu. Słuchajcie, z kalendarzem Benefitu się żegnamy, ale był to super kalendarz. Uważam, że naprawdę jeden z lepszych. I zobaczmy, co mamy w ostatnim kalendarzu. Jest to, słuchajcie, Real Magnets. Czyli ta ich klasyczna, taka, mi się wydaje, najbardziej popularna maskara, przynajmniej ja ją miałem najczęściej. Ja ją bardzo, bardzo lubię, jest bardzo fajna. Także mega się cieszę, bo bardzo lubię tą, a tym bardziej jak jest w miniaturce, to już w ogóle super. Ale wydaje mi się, że dzisiaj wygrywa konkurs Makeup Revolution. No tak mi się podoba ten cień, ale dzisiaj go nie będę używał, ponieważ mi nie pasuje, ale go mam. I'm obsessed, to be honest. Dobra, a więc ja idę się malować, ponieważ jest godzina około 15-16, a jakoś po 17 muszę być u Patryka, żebyśmy jeszcze zrobili włosy. Także ja będę się malował na żywo na TikToku, stwierdziłem, że mam ochotę sobie zrobić live'a na TikToku i tam się będę malował. Jak mnie nie obserwujecie na TikToku, to zaobserwujcie, hello! Chyba czy kiedyś dobiję milion. Ja co roku sobie obiecuję, dobra, w tym roku wbiję milion i nigdy się nie udaje, bo bardzo mało brakuje, no ale cóż. Trochę olałem temat TikToka, muszę do niego ostro powrócić. Dobra, a teraz żegnam się z wami tutaj i widzimy się już, jak będę pomalowany. Dobra, wracam do was z powrotem już z gotowym lookiem. To jest mój taki teraz signature look, czyli takie mocne brownie eye, very Kylie Jenner vibe, Khloe Kardashian itp. Muszę zabrać sobie lipstick, powder. Okej, tylko gdzie jest ten puszek, którego używałem? Muszę go wytrzepać całego z pudru. Dobra, konturówki chyba nie biorę, to jest ten błyszczyk. Trzeba się zbierać, nie ma dużo czasu. Dobra, już jestem gotowy, Uber już po mnie jedzie, albo nawet już czeka, więc ja wychodzę, słuchajcie. Patryk mi jeszcze ogarnie... Włosy! Boże, dobrze, że powiedziałam o włosach, bo bym zapomniał je wziąć. Słuchajcie, tu są moje włosy. Kłaczory, a za ile będzie Uber? Już jest! Dobrze, biegnę, po prostu biegnę. Szybki przegląd jeszcze looku. Nie no, wygląda moim zdaniem slay. Pewnie wszystko wygląda, oczy udałem cute. Usta już trochę zmazałem, bo musiałem zjeść sobie trochę lodów, słuchajcie, i popić to czymś, bo czułem, jak mi spada cukier. Po prostu spada mi cukier. Ale się po prostu zdenerwowałem jedną rzecz, więc dlatego biegnę na Ubera, bo już czeka na mnie. Dobra, jestem już u Patryka w klatce. Czekam na windę. Jadę i robimy tu klei. Jedziemy. My planowo chcemy wyjechać o 18, a jest za 10, 18, więc... O nie, jestem na minus 1. Ktoś tu będzie wsiadał. Dobra, więc to był fałszywy... O, teraz jestem na parterze, co jest? Coś się u Patryka zepsuła winda, a mi się zepsuł fokus. Wszystko pod górkę. To jest znak, żebyśmy nie jechali. A jedziemy. O, bambaryła, zapraszam. Jaka bambaryła? Bella! Ej! Zaraz jak nagrywasz, to za choinkę. Ave Maria! Hej! Teraz twerk, Patryk, twerk, twerk! Bo ty tak super twerkujesz, że za twerkuj, proszę! Dobra, robimy włosy. Nie ma czasu? Ale fajnie wyglądasz, elegancko przez to, nie? Ha, Patryk, naprawdę. Dzięki, a ty wyglądasz też przystojniak? Robimy, słuchajcie, dosyć simple look, bo będzie to taki brownie. Boże, co ja mówię? Look widzieliście, włosowy. Nie wiem, czemu ja mówię brownie w ogóle. A wiem, o czym pomyślałem, bo też masz brownie look. Ale chodzi o włosy, że robimy simple po prostu kitkę taką z doczepów. Mam nadzieję, że będzie fajnie wyglądała. Żart, tak naprawdę stawiamy tego warkocza u góry takiego śmiesznego. Nie no nie. O! Dobra, Patryk mi zrobił... O!
jakiego warkocza? Kuca. Już jesteśmy gotowi. O, ale widać mój łupież z boku. Jestem z bokiem. Boku! Troszkę jesteś, to co teraz robisz rękami w spodniach? Pasie swoje kozy! Co, czekamy na Anię, która z nami jedzie. Ania! Ania! Łodzi, łódź, łódź, łodziowa. O! Wracam na stare śmieci! Ciocia z Ameryki przyjechała. Nie z Ameryki, tylko Warszawy. Ej, na tylnej jest moja paczka jedna do odebrania jeszcze. Może pójdę odebrać ją? No na pewno, raz na mnie paczka czekała miesiąc. Bo jestem taki zajebisty. Dobra, z Patrykiem wbieramy się już. Czekamy tylko na Anię, która z nami jedzie. Ania! Ania! Idź po samochód, ja poczekam na dworze. Literally, I look so bad w tym świetle, ale jedziemy już. Mieliśmy krótki postój na jedzonko, będzie takie sprawy. Bo Patryk chciał jeść. Patryk chciałeś. O, nagrałem tu ładniejsze profil. Ej, idziemy. Na pewno się spóźnimy i nie będzie nas w tych pierwszych walkach, ale who cares? My jedziemy jakby tylko na walkę Maszy. Mam nadzieję, że nie, no na nią się na pewno nie spóźnimy, bo ona się bije jakoś szósta czy coś, a wszystko się zaczyna za jakieś pół godziny, więc no dobra, to pewnie się odezwę do was już na miejscu. Ona się kotuje, ona się kotuje. Tak? Dobra, jesteśmy bardzo blisko już Atlas Areny i dostaliśmy jakieś głupawki śmieszne w ogóle. Pokaż jak śmiesz. Masz miśkę jakieś wody. Czy kto zawołał ciotkę Eleonora? Kto zawołał ciotkę Eleonora? Chodź tu, bankrucie. Miała naszą koleżankę Anię, bo musiała skorzystać z toalety. Ania! I wali kloca na śnieg. Ona ogólnie po prostu wali kloca na śnieg. Ale jak paruje? Ania! Dobra, dotarliśmy już do Łodzi. Godzinę spóźnieni. Wow. Zaparkowaliśmy już, idziemy do Atlas Areny, mam nadzieję. Na skubę mi nie wpuszczą. No to telefonem będziesz nagrywał. I idziemy w stronę budynku. To chyba. Tak, no tam jest rozświetlone, a tu nie. Boże, zaraz umrę ze zimna. Bo mówię, Ani, biorę kurtki. Mam nieco grzać. Czemu się zaśmiałeś? No chodziło, że ciałko, że wielki jesteś. Wielki filmek. Powiem wam, mam nadzieję, że nie będzie jakichś dużych kolejek, przez to, że jesteśmy spóźnieni. Boże, jak się trzęsę z zimna, nie wytrzymam zaraz. Właśnie patrzy mi, tak patrzę jak twerkujesz, Kasper. Nie mogę oderwać. Patryk, jak się bawisz? Słuchajcie, Dawid Podsiadło zakończył karierę muzyczną. Teraz bije się w klatkach. Fenomenalnie. Dobra, jeszcze została jedna walka i będzie Masza i Maja. A tutaj ze mną jest Ania, która z nami jechała. I Patryk. I ja, powiem wam szczerze, nie wiem jak mnie słychać. Ale ja nie mogę wytrzymać. Masza, tylko powiedzieć, że następnym razem chcę mieć miejsca VIP z drinkiem martini i nie wiem, czy ty mi musisz tak to wynagrodzić, że ja tu jestem, scena nie wyobrażasz. Spaga, na tej gali jeszcze nie spełni swojego marzenia, ale będzie miała okazję zmierzyć się z mocną rywalką. Trzeba Maria! W momencie, kiedy już pierwszy raz upadłaś, co sprawiło, że jednak wstałeś, podniosłeś się, że próbowałaś dalej walczyć? No bo momentami, no jak uciekałaś, odwrócona od tej walki, to nie wyglądało za dobrze. Już nie wyglądało za dobrze, zrobiło mi się po prostu ciemno przed oczami. I nic nie widziałam, po prostu miałam blackout. Także gratulacje dla Mai. Dziękuję serdecznie i zapraszamy Maję Stasz. Wiecie co, jesteśmy już w drodze powrotnej do Warszawy. Zaraz po walce Maszy wyszliśmy stamtąd, ponieważ nie wytrzymaliśmy psychicznie od natłoku tego, co się działo. Na vlogmasie u Patryka, on wyszedł chyba godzinę wcześniej, możecie sobie zobaczyć fragment, jak mniej więcej brzmiało to, co się działo. Zapraszamy, link w opisie. Link, no masz bez przesady, po prostu każdy wie, jak znaleźć Pandaman. Nie, ja mniej więcej nie mogę pojawić się na takich galach. Maszy przegrała, jest mi z tego powodu oczywiście, że przykro, bo jest to moja dobra koleżanka i ja naprawdę
powstrzymywałem się od łez, jak widziałem, co tam się dzieje, co się będzie działo po tym w internecie. Ale mi się wydaje, że to nie jest kierunek po prostu, w którym powinna iść. Masza ogłosiła swojego OnlyFansa, więc no i tyle, wracamy do Warszawy, jeszcze po drodze będziemy jakiś przystanek, bo Ania jest głodna, bo Ania wcześniej nie jadła, a my jedliśmy po prostu, no gadaliśmy się z głodem jak... Ale ja już jestem bardzo głodny na przykład. Też? Tak, a ty? Mam zajęty. A ja już tak bardzo... Ta Ania, słuchajcie, ciekawostka o Ani. Ma pęcherz wielkości orzeszka. Ale się moczą pędznym. Ona ma leki moczopędny i koniec krowy. Ona już osikała po prostu cały tuch samochodu. Nie, no dobra, jedziemy. Ja nie poszła do lekarza i powiedziała, dzień dobry, proszę jakieś tabletki na mocz. Chciałabym sikać. Sikać. Na serce hejterzy. Tak, to prawda, jesteśmy hejterami. Dobra, widzimy się później. Wiecie co, dotarłem już do domu, zmyłem makijaż, ciągłem włosy, ogarnąłem się. Jestem tak śpiący, że od razu idę w kimę. Także ja, to byłoby tyle. Byłem pierwszy raz na gali Freak Fight, nie, drugi raz. Bo wcześniej byłem z Filo, gdzie na Filo, teraz byłem na Maszy. Nadal podtrzymuję zdanie, że to nie jest totalnie rozrywka dla mnie i czułem tam bardzo źle, oglądając to, jak się ludzie biją. W ogóle mnie to nie jara. Nie rozumiem, dlaczego w dzisiejszych czasach to jest uznawane za taki kult teraz tego, wiecie, że influencerzy dążą do tego, żeby znaleźć się na czymś takim. It's not my cup of tea, so girl, not this way. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego vlogmasa, koniecznie zostawcie subskrypcję, zbliżamy się do 80 tysięcy, więc może do końca roku nam się uda wbić. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, a to chyba już mówiłam i komentarz, ale jeszcze raz powiem. I odwiedźcie moje social media, zwłaszcza Instagrama. Go follow them. Alright, bye, see you tomorrow. Bleh. Oh my god, so moisture skin. Mhm.